Szczecin to miasto portowe. Z tyłu za mną znajdują się pięknie odrestaurowane Żurawie. Ja natomiast dzisiaj przyjechałem tu po to, żeby w 2 dni wykonać remont sypialni Danuty, która wygrała metamorfozę ufundowaną przez markę Eurofirany o wartości 10 tysięcy złotych. Nie mamy dużo czasu, zatem jadę poznać Danutę. Dzień dobry, Jonatan Kilczewski. Zapraszam, czekałam na Ciebie. Powiedz, co byś chciała zmienić? Przede wszystkim to łóżko. Czy ta szafa Ci się podoba? O nie, ona już jest tak stara, z 20 lat ma i chciałabym ją trochę zmienić. A ta dekoracja okienna to taka przypadkowa czy zamierzona? Jak to sobie kiedyś było? Ona była zamierzona, ale dzisiaj uważam, że ona jest chyba przypadkowa. Nie zatrzymujecie? My za chwilę zabieramy się do remontu. Kilkanaście lat temu drzwi przesuwne we wnętrzach były, no, naprawdę hitem. Ja osobiście za nimi nie przepadam. Cieszę się, że Danusi też się one znudziły, bo bardzo chętnie się ich pozbędę. Faktycznie to łóżko jest dosyć niskie, no i jak się wstanie, to tego miejsca tu jest nie za wiele, więc nie dziwię się, że Danusia chce mieć trochę mniejsze. Grzejnik nie jest to jakiś piękny element. Myślę, że albo go zabudujemy, albo dodamy maskownicę. Dzięki temu bardzo fajnie będzie wyglądać w tym wnętrzu. Ja już mam pomysł, jak to powinno wyglądać, dlatego wołam ekipę remontową i zaczynamy remont. Karol, mam wyzwanie. 1,5 dnia remont tej sypialni. Damy radę? Sprostamy temu. Zamontujemy nowe drzwi przesuwne, jednak na początku postawicie mi ściankę. Ze względu na to, że mamy te drzwi, które niekoniecznie mi się podobają, więc chcę je jakoś ukryć, dlatego pomalujemy tutaj część komina na kolor taki właśnie brązowy w kolorze drzwi, ale tym kolorem też przejdziemy przez sufit. Tu mamy bezgłowie tapicerowane. Jeżeli chodzi o tą ścianę, to teraz na tym kominie dodatkowo zdejmujemy tą starą tapetę i kładziemy nową, ładną tapetę, listwę. Demontujemy te stare, montujemy nowe, czarne. Jakieś pytania? Mało czasu, dużo pracy, więc to dzieła. Ekipa działa już pełną parą, zatem ja jadę do salonu Eurofirany zamówić rolety rzymskie, zasłony i pozostałe dodatki. Zdradzę Wam patent, jak wybrać wygodne łóżko. Najlepiej po prostu na nim usiąść albo się położyć. Ale jak wybrać pościel? Po pierwsze, musi pasować do wnętrza, po drugie, powinna być z dobrej tkaniny i miła w dotyku. Nowa kolekcja Terra to nie tylko piękne stonowane kolory, ale też wysokogatunkowa bawełna i aż 30% włókien z recyklingu. Te lampy są bardzo ładne. Biorę obydwie, będą pasować idealnie. Narzuta tak samo. Plet i mamy komplet gotowy. Lubię takie sklepy, gdzie jest tak mnóstwo dodatków w różnych kolorach. To jest bardzo ładne. Jeszcze kilka poduszek i będziemy mieli zestaw gotowy, ale ja teraz idę szybko zamówić dekoracje okienne, bo muszą mi uszyć je na jutro. Poznajcie Zuzannę, która jest dekoratorką w salonie Eurofira. Potrzebuje rolety rzymskie i zasłony. Jakich potrzebujesz ode mnie wymiarów, żeby móc zaprojektować tą roletę i zasłony? Potrzebuję przede wszystkim wysokość pomieszczenia, szerokość wnęki okiennej, wysokość wnęki okiennej i wysokość nadbroża. Okej, to zabierajmy się za projekt. Dobierzmy tkaninę na rolety rzymskie. Spójrz, mamy tutaj piękną tkaninę, naturalną, w takiej czyściutkiej bieli i troszkę złamane off-white. To mi się bardziej podoba, będzie tak przytulnie i fajnie. Ja lubię, jak w sypialni jest tak miło. To teraz kolejna sprawa. Ja to potrzebuję na jutro. Mamy tą tkaninę w salonie, więc bez problemu możemy się umówić, że na jutro będzie wszystko uszyte. Przyjedziemy, powiesimy, zamontujemy, będzie i wyprasujecie. Pięknie. Jak najbardziej. Ja karniszę u Was też mogę kupić? Tak. No to świetnie, ja jestem zachwycony. Bardzo fajne wezgłowie, takie też u Was można zamówić? Oczywiście, ubierzemy całe łóżko. Wymyśliłem sobie takie wezgłowie na całą ścianę w 2 kolorach. I ten byłby idealny, potrzebuję jeszcze takiego ceglanego, lekko rudego. Może z tego próbnika, zobacz. Super, to by było świetne. Potrzebuję je na jutro. Zazwyczaj zajmuje nam to więcej czasu, no ale postaramy się, zobaczę co da się zrobić. Liczę na Was.
Pamiętajcie, jeżeli nie macie pomysłu na prezent, świetnym rozwiązaniem będzie karta podarunkowa. Zakupy zrobione, czas sprawdzić, jak sobie radzi moja ekipa. Przyszedłem sprawdzić, jak wam idzie. O, już ściana jest. Niedługo tutaj będą drzwi. Pomieszczenie całe już jest wyszpachlowane. Sufit pomalowany. Do zobaczenia jutro. Dzień drugi metamorfozy, czyli finał. Trochę się stresuję, czy na pewno ze wszystkim damy radę, ale leżą tu podkłady ochronne, które znajdowały się na podłodze, więc wnioskuję, że już są ściany pomalowane. Idę zobaczyć. Jest dobrze. Ściana stoi, wszystko już jest pomalowane, tapeta już jest prawie położona, no i we zgłowie też już chłopaki montują. Karol, czy ja przypadkiem wam za mało pracy nie dałem? Bo wy już tutaj prawie wszystko skończone macie. Za mało na pewno nie, ale jesteśmy przy końcu. Słuchaj, to ile jeszcze potrzebujecie, bo ja już chcę tutaj montować zasłonę i roletę. 2 godzinki i sprzątamy. No i taką pracę to ja bardzo lubię. W trakcie remontu tak czasem bywa, że potrafi skończyć się budżet. Ja nasz przekroczyłem już, delikatnie mówiąc. Dlatego też nie mogę kupić nowych szafek nocnych, więc postanowiłem odremontować te, które są. Góra jest całkiem fajna, więc jej ruszać nie będę. Natomiast nóżki postanowiłem pomalować na kolor czarny. Przetarłem papierem, obecnie to odtłuszczę, a następnie pomaluję sprayem. Ja to na chwilę zostawiam, poczekam aż przeschnie i za chwilę wrócę, nałożę kolejną warstwę. Remont skończony, tapeta wygląda świetnie, kolory ścian też. Zrobiliśmy się. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, teraz zapraszam ekipę Eurofiran ze względu na to, że jesteśmy w lekkim niedoczasie, a Danuta do nas już jedzie. Nóżki już nam wyschły, więc zostało tylko przykręcić. I skończone. Ja z efektu jestem zadowolony. Opowiadaj, co tu mamy. Mamy szynę przysufitową, zakończoną łukiem, tak aby zasłona pięknie wykańczała narożnik, nie było tutaj żadnej wnęki. Zasłony uszyte są na systemie Flex. Tak, żeby podsunąć je maksymalnie do góry i zasłonić szynę. To jest świetne rozwiązanie, bo tutaj jak leży się w łóżku, to nie będzie widać tego, co się dzieje za oknem i też światło nie będzie wpadać. No świetnie, naprawdę. Roleta uszyta jest w sposób stopniowany. Spróbuj podnieść ją do góry. Bardzo ładnie przysłoni nadproże. Jestem bardzo zadowolony. Ja teraz zabieram się za ostatni szlif, czyli poduchy, dekoracje i wszystkie pozostałe dodatki. To było naprawdę wyzwanie, ale udało się. Łóżko kontynentalne, wygodnie się na nim śpi, ale też wygodnie się z niego wstaje. We zgłowie będzie można oprzeć się o nie i czytać książki, lampki nocne, które nadają przytulny klimat. Zasłony z bardzo modnej w tym sezonie tkaniny Bukle. Ale spójrzcie na to. Jeżeli macie brzydki grzejnik, który chcecie zasłonić, taka obudowa idealnie się sprawdzi. Pamiętacie tą szafę, która tu była? Teraz mamy dużą garderobę. Postawiliśmy ścianę, zamontowaliśmy drzwi przesuwne, ale one mają też drugą funkcję, ponieważ są lustrem, świetnie odbijają światło, które wpada przez okno, dzięki temu doświetlają pomieszczenie. Na tym kominie była stara tapeta, którą zerwaliśmy. Położyliśmy nową fototapetę i pomimo tego, że ona jest w stonowanych kolorach, wprowadza nieco życia do tego pokoju. Te drzwi nieco dominowały tą przestrzeń, dlatego pomalowaliśmy ścianę na podobny kolor. To wszystko zwieńczyłem czarnymi listwami przypodłogowymi. Dodają trochę elegancji, ale też takiego charakteru. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko zaprosić Danutę. Jestem trochę zestresowany, ale mam nadzieję, że jej się spodoba. Jak jesteś gotowa zobaczyć swoją nową sypialnię? Oczywiście. Zapraszam. O Jezu kochany! No pięknie, ale super! Czy ci się podoba? Bardzo! Nie no, przepięknie! Jezu, jaki inny ten pokój! No super! No Boże Święty!
Naprawdę pięknie. Chodzę do środka, dalej. Oczywiście, wielka garderoba. No super. Po raz kolejny dzięki serdeczne, naprawdę, daj się przytulić, ale naprawdę super. Przepięknie, naprawdę. No jestem pod wrażeniem. Danuta zadowolona i to jest najważniejsza i też najcenniejsza nagroda za te dwa ciężkie dni pracy.